Przepraszam bardzo, ulica Korfantego to jest tutaj? Korfantego? Tak, tutaj. Aha. A tak, knajpa u Alojza. To gdzie? A to Kowercika. Przepraszam, co? Tam zaraz za rogiem. A to będziecie coś kręcić? Znaczy, facet ma ten, bić rekord Guinnessa w jedzeniu krupioków na czas, wie pan. Ach, te Hanysy to mają zdrowie. Warszawie, a widział pan, telewizja pod naszą chałupą stoi. A co by tam jakaś telewizja obchodzi? No, może jakiś klap będą kręcić, albo badziewiaków. Bo wie pan, moja wnuczka to całkiem głupieje. Cienkiem i no się gapi w ten telewizor. A no i bardziej to kocho klam. No, bo wielki świat, nie? Wronicza 17. Jaki tam wielki świat? Ja tam mieszkam. Kaj, w tym klanie? Na Woronicza, naprzeciwko telewizji. Pan mieszka na Woronicze. Tak, nawet sympatyczna ulica, tylko tramwaje tam tak hałasują, że lepiej nie mówić. Cyganie, albo prawda, Godo? Oj, pani Karnikowa, jak mi pani nie wierzy, to niech pani spojrzy. O, co tu jest napisane? Woronicza 30. Zgadza się, a? Nie zdarzył się. Ja nie widziałem, bardzo przepraszam. Jona, prawda, bardzo. Nic nie szkodzi. No, przepraszam jeszcze raz, a mogłabym prosić. Ale co to jest, co? No, dla wnuczki autograf. Ale ja? No tak. No dla wnuczki. No niech będzie. Ach. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Proszę pozdrowić wnuczkę. Dziękuję. Cześć, Bercik. No cześć. Dobry, Karlikowo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A co to? Był listonosz, przyniósł rynta. Obejrzyjcie, to dla wnuczki. A co dla wnuczki? No bo wiecie, bo ten gość, nie? Co śpi u Bercika, nie? No. To w życiu byście nie zgodli. On jest z Warszawy. A tyś wiem, że jest z Warszawy. No ja, ale z jakiej on jest z Warszawy? On jest z Woronicza 17. Jezus Maria, z telewizji, no? Ha. A nie ino z Woronicza 17, ino jeszcze dodatkowo 30. Co wy nie godocie? Sam nie wiem, za co mam ja się zabrać, no. Bielizna nie idzie. Sprzęt skejterski nie bardzo. Kosmetyki to samo. No co ja mam robić? Może zacznie wypychać ptoki. No przestań. Myślałem, że tu u was na Śląsku będzie Eldorado, a tu co? Widzisz, ja ci to zaraz godała. Tu się nie zrobi interesu. Jedźcie ze mną do Niemiec, to zrobicie biznes. Do Niemiec? Nigdy. Słuchaj, przecież ty lubisz Niemcy. Ja lubię, cenię, podziwiam, ale moje miejsce jest tu, w Katowicach. Pani Anno, naprawdę zna pani możliwości inwestowania tam u was w Niemczech? No pewnie. No po pierwsze my już przeszli na ty, godaj mi Aniu. O, no właśnie, przepraszam, Aniu. To jest po pierwsze, a po drugie, tam pieniądze leżą na ulicy, trzeba je umieć podnieść. Ja już ci tyle razy go dała, żebyś jeżeli jechał ze mną, nie? A ty na nie, nie, nie! Nie, bo ty już tak samo myślisz jak on. Ino ci pieniądze w głowie. Pieniądze, telewizory, auta, lauba z ogródkiem. A nie te rzeczy w życiu są najważniejsze. Oj, nie te! Bercik, naprawdę tak myślisz? A kiedy pani... O, przepraszam cię, Aniu. A kiedy tam jedziesz do tego Köln? Dzisiaj. Na wieczór mam pociąg. Chłopcy, obiad już chyba dochodzi. Obiad? O, to miłe. To miłe. Ania, wiesz, tak się składa, że ja mam przy sobie paszport. Ja? No to dobrze. Cześć, Bercik. Cześć. A to jest pan Zbyszek? A o co chodzi? Czemuś ty nic nie powiedział? O czym? No... Przychodzi moja mama, siedza się w doma, godą mi, że Karlikowo i powiedziała, że pan Zbyszek i powiedział, że on je ważno szycha w telewizji. Na Woronicza 17. Ale on mi też nic nie godał w telewizji. W jakiej telewizji? Na Woronicza 17.
Co on gada? Aniu, daję ci słowo, że ja powiedziałem tylko tutaj pani, że ja mieszkam na Woronicze, no. No wiesz, no, plotka jest wielka potęga, a telewizja jeszcze większa. Wiesz co, prawdziwego Ślązoka na takie numery nie nabierzesz. Panie Zbyszku, panie Zbyszku, Joel jest jeszcze młody, zdolny. O, to widać, widać. No, to co, to może by pan tam komuś w telewizji szepnął coś. Ale o co chodzi? Ale rynki dobre. Dobre, bardzo. Ale wie pan, ja tam w telewizji to jestem mała szyszka. Nie, no co pan, pan tak to ino. Ale znam, znam jednego bardzo ważnego faceta. Kogo? Owsiaka. Siemanko znaczy się. Też nie, go lubię. Nie, nie, proszę pana. W życiu pan nie zgadnie. Hubert Dworniak. Kogo, jego? Tak. A co pan myśli? Dlaczego ja tu od półtora miesiąca przyjeżdżam? Po co? Po co? Dogadujemy warunki kontraktu, panie... Ewald. Panie Ewald. Bardzo mi miło. Zbyszek, daj se spokój. Cicho! Dość tej skromności. Już teraz można głośno powiedzieć, niech się społeczeństwo dowie. Ewald, ty masz kontrakt. Jaki kontrakt? Proszę pana, on ma kontrakt na wielką rolę w serialu. W serialu. Ewald, Erwin, Bercik, ty masz serial. Ty, zaraz, moment. Jaja se robicie. Nie. Jaja se robicie. Nie, jaja. A wy myślicie, że co, że Ewald jest taki głupi hobby, a? Bercik, ty już lepiej nic nie godaj, wiesz? Nie godaj. Widziałeś? Ale mu się popierdzieliło. Ewald, Bercik. Co ty mi robisz w konia mojego kumpla z Familoka? Wiesz co? To nie było fair. No sorry, no myślałem, że będzie zabawnie. No to ja was przepraszam. No co wy się na żartach nie znacie? Obiad gotowy. Ania, powiem otwarcie. Ja wiem, że ty mnie, Rychtyk, trochę nie lubisz. No, bądźmy szczerzy, że ja jestem z Warszawy czy coś, tak? Nie, no się do ciebie przyzwyczaiłam. Tyś jest Gorol, wiesz, ale tak już trochę oswojony, nie, Berci? No, on już jest prawie Hanys. Wiesz, Ania, bo ja mam taki projekt. No. Co byś powiedziała, jak ja bym dzisiaj pojechał z tobą do twojego kelu, co? Dałabyś mi metę, ja bym się rozejrzał, trochę powęszył. Wiesz, ja nie wiem, co na to powiem. Bercik! Co ty mnie chcesz samego zostawić? No. Zostań mu bez baby i bez kumpla! Oj, Bercik, ja się rozejrzę i wrócę. No posiedzę tydzień, no może dwa, ale nie za darmo, zapłacę. Myślę. A ja co? Z sumą zostać? Bercik, wiesz co? Wiesz, ja i tak w tygodniu wyjeżdżam. No co ci szkodzi? Nic, no ja się już trochę do ciebie przyzwyczaił. O, to daj ogłoszenie do gazety, że na ten czas, co mnie nie ma, wynajmiesz mój pokój. Może trafić się ktoś z Warszawy. No może skądinąd, no. Zarobić parę złotych. Becik, to co, mogę jechać swoją Anią? Jedź, pieruny! Ania, stoi? Okej, von mir aus. O. Tylko sprawdzę, czy na pewno wziąłem paszport. Przepraszam was bardzo, że tak przy obiedzie, ale mam bardzo ważną sprawę do Bercika. Muszę się go coś spytać. Bercik, to prawda. Co? No, mój Ewald też nie wierzył. Godo, że wy no tak ludzi w konia robicie. Ale to prawda, będziesz grał w serialu. Co, wyście zgupieli? No, mój też tak godą, że ty ino głupka udajesz. Ale teraz to się już nie wyprzesz. Już po ciebie przyjechała telewizja. Telewizjo, Kaj?
No tam stoją pod domem. Niemożliwe. Ja? Telewizja. Telewizja. Jako telewizja. Rysiek, ile tego jest tam? Dobry. 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 A co to robicie? Kamerujecie, ja? A. Robicie serial? 100 metrów! Tak, tak, tak. Serial? Rysiek! Rysiek! Dobry. Dobry. Wiem, co, bo ja myślał, że Hubert, on tak no głupie godzą. Co z tym odsłuchem? Ale grał w tym serialu. Zaraz. Hubert Dworniak. Nie, zaraz, tylko już. Hubert Dworniak grał w tym serialu. Gro, kiedy to się gro, w ogóle zaczyna? Hubert, gro! 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 Przepraszam, co tu się dzieje? A co się panie miepy tu? Tam jest wasz Steiger. Halo, halo, przepraszam. Gro. Może pan mi powie, co tu się dzieje? Teresa Małek, Radio Śląska Fala. Radio? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewald. Jej, ja dopiero teraz poznał ten pani głos. Kurde, fajny pani ma głos. No, my tu kręcimy. Serial kręcimy. Serial? Ja nic nie wiem? Dla telewizji. Jak to może? Dla Weronicza 17, z moim kolegą. Ja nic nie wiem? No nie słyszała pani w radiu, nie gadali nic. Ja właśnie wróciłam z redakcji, nic mi nie powiedzieli. To nie jest was wstyd, gańba. Tu się serial kręci dla telewizji, dla Weronicza 17, a pani nic nie wie. I to z Hubertem Dworniokiem w roli głównej. Hubert Dworniok, Kurtowego 13. A może pan 13. jest w tej ekipie? No my z Hubertem pana. Są zawsze w jednej ekipie. Nagram pana, a później w wieczornym serwisie puszczę, dobrze? Oczywiście, jeżeli pan pozwoli. Nie nagrać. No tak. Jaronie, ja zawsze o tym marzył. To co, już? No i a dlaczego pan zajmuje się przeziębi? Nie ma sprawy. Ja zawsze o tym marzył. Bo pani pauzę, ja? No już mam, gramy. To niech pani wciśnie rekorder i gramy. Gramy. Ein, zwei, drei. Anna. Ja od cię zowizu dostana. Choćbyś wlazła i pod stół, to cię dorwia zowizu. O, Anna, Anka. Pójdź i dymy należanka. Przestań robić taką mina. I no szoruj pod pierzyna. Dobre. Nie. A może oni mają rację? Tym, że był na interwiu. O, to będzie dobre. Kto, dzióbeczku? No, oni wszyscy. Może ją richtig beda w telewizji. Czy co ty za głupoty, Godusz? Berci, przecież to wszystko, co ja ci powiedziałem, to jest mój jeden wygłup, rozumiesz? Coś mi się tam powiedziało o tym Woronicza, a ty od razu... I zaraz telewizja przyjechała. Żeby za każdym razem, jak ci się coś o mnie powie, przyjeżdżała telewizją, to ja by był teraz Grażyna Torbicko. Wiem. Co wiesz? Pamiętasz, miesiąc temu. No. Składał ich podanie o robota. Kaj? Do telewizji Katowice. Wszystko jasne. Przyjęli mnie. Beci, ty składałeś podanie do telewizji? Ty? No, Andzia pamięta, nie? Ja. Teraz się przypominam, tyś szukał roboty w telewizji. Mi się zdaje, ty żeś chciał robić w tym, w straży przemysłowej, nie? No, to teraz widzisz, jaki tam mają burdel. Porąbało im się. A miałem wszystko jedno. Ja mogę robić za nocnego wachtyża, ja mogę robić za afa w serialu. Ja je hajer przodowy. Żadnej roboty się nie boja. Bercik, co ty bamuncisz, ty? Bercik, ty się uspokój. A, już mi zazdrościcie, ja? Jakby da sławny, tak? Jakby da stołów Alei Gwiazd i łociskał ręce w asfalcie. Z jednej strony Bercik De Niro, z drugiej Julia Roberts, a wszyscy wkoło będą ślimtać w taszyntuchy ze wzruszenia. To jest ciężki przypadek, Anna. Jezus. O, szybko! O! Pan jest rzecznikiem prasowym o tej całej chudzby, no nie? Co? Proszę pana, no teoretycznie ja, ale... No przecież widzę, gdzie jest ten od Krupnioku, no ten, co miał je zreć, no! W to? Przepraszam. Przepraszam, czy pan w ogóle wie, co się tu dzieje? Nie, no to jest prawda, że nie, no. Ale wie pan, to no, przez to, że to miał wszystko robić mój kolega, ale on się wczoraj trochę pochorował, nie? I ja szczerze panu powiem, że ja tu nic nie wiem. A po co ta telewizja? Co oni tu robią? I pan jest rzecznikiem prasowym, Jezusie! Pan jest rzecznikiem prasowym tej produkcji? Ja słucham. Może mi pan powiedzieć parę słów na temat tego serialu? Serialu? No tak. Aj, serialu! No ja, no. Jaki my to kręcimy serial, no.
Jaki będzie? No co jaki będzie? No będzie ważny, będzie rodzinny, taki do wszystkich, nie? No do starych i do młodych, no taki serial, co będzie podejmował tematy różne, drażliwe, wrażliwe, bolączki, piekące, palące bolączki, no taki serial, no. Kto zagra tą rolę? Hubert Dworniuk, Korfantego 13, mieszkanie 7. Już 6. I to jest taki nowy śląski talent, jeszcze dotąd nieznany, ale my go wypróbujemy, prawda? A czemu nie? Śląska fala, proszę mi powiedzieć. A to ja może głos oddam temu panu, ja? Teraz ją. Moment. Pauzę panią. Rekorder. Play. Dorka, Dorka, pamiętasz, jak ją ci przą. Jak ją kupią za tobą jak pies. Wiążą na tybus anon i cięgiem ją prą, co kigiel tak przypił. Bercik. Bercik, tłumaczę ci jak krowie na rowie. Jeszcze raz ci powtarzam, to wszystko to był mój wielki wygłup, rozumiesz? No. Może był, może nie był. A może wy mi po prostu zazdrościcie? Dziubeczku, spamiętaj się. Jakby oni chcieli kręcić z tobą serial, to oni już by tu dawno byli, wiesz. Tu by były auta, transmisyjne wozy, dziennikarze, wszystko, no, wiesz. Ona ma rację. Dziubeczku, Bercik, przecież to jest twoja narzeczona, ona ma rację. Bercik, no. Bercik. Ja cię muszę przeprosić. Za co? Tyś miał rację. Tyś jest richtig gwiazda serialu. No, widzicie? Godołek. Bercik, oni tu chcą zrobić prawdziwą konferencję. Kamery, dziennikarze, no wszystko. Wiesz co, leca po gitara. Z gitarą do czadu. No. Dobry wieczór. Witam na mojej konferencji prasowej. Proszę o zadawanie pytań. Teresa Małek, Śląska Fala. O czym będzie ten serial? Hubert Dworniuk, Korfantego 13, mieszkania 7. Jaki serial? No ten realizowany. A, serial będzie o tym, jak jeden hachor z Warszawy przyjechał tutaj do nas na Śląsk, zamieszkał w porządnej rodzinie, w porządnym śląskim domu i tu pod wpływem kultury i tradycji zmienił się nie do poznania. Och, to temat a la Kazimierz Kłodz, prawda? Mi jest wszystko jedno, czy Kłodz, czy Wajda, Spielberg, albo inny Hitchcock, byleby fach swój znał. Ja jest aktor przodowy, żadnej roboty się nie boję. Prasa, Anna Nowakowska. Czy grał pan już w jakimś filmie? Grałem. A co to był za film? Film BHP, bezpieczna obsługa kombajnów przodkowych w warunkach zagrożenia metanowego. Grałem tam głównego pozoranta. Nie widzę więcej pytań. Czas do fotoreporterów. 5 minut, może je wytrzymałem. Teraz to ja będę miał swoja służba. Ty się nie martw, ty będziesz moim bodyguardem. Co? Albo nie, agentem. Kim? Agentem, pysk możesz wyszczekany, to będziesz za mnie godą. Ty ciebie już życie bije na dekel. Sława, pieniądze i nie będzie źle. Kupia się nowy telewizor. A, co tam, Opla się kupia. Opla. Porsche Carrera się kupia. I lauba są grudki. I jeszcze się kupia prywatny fliger odrzutowy, byda jak Sylwester Stallone. Pamiętajcie, człowiek dopiero wtedy, jak ma sława i pieniądze, wtedy coś znaczy. Ja zawsze wiedział, że kiedyś mi się uda. No gwiazda, nie ma to tamto. Bercik, ja cię ostatni raz proszę.
Co wsie, kobieto, Bercik idzie na piwo. No, służba! Ktoś klupie! No, ktoś klupie. Już idę. Tak, to tutaj, to tam jest, to tu. Co to za cyrk z tym serialem, co? Co pan jest w telewizji? Bercik, do ciebie. No. Żadnych wywiadów, żadnej prasy, żadnych autografów. Aleks Miller, telewizja Katowice. O, ze mną proszę się kontaktować ino przez mojego agenta. Ależ drogi panie, przecież... Ale momencik, ja nic nie słyszę. Tu jest agent, z nim se wszystko załatwcie. To co niby tu ma być kręcony ten serial? Tu ma być kręcony. No przecież rodzinę Kimskich już dawno nakręcono, nasz ten temat nie interesuje, do widzenia, kłaniam się, że... Czekaj, jak cię nie interesuje? To znaczy, że co? Że ja niby da gwiazdą? No nie, tego nie powiedziałem. O, główny aktor nam nawalił, więc zapraszam pana do restauracji naprzeciwko. Kurczę, ma pan dużą szansę, żeby zaistnieć. No dobra, ale co ja mam robić? Zjeść 100 krupniuków. 5 minut. Do widzenia. To ja niby da gwiazdą. No sorry, Bercik, spadamy. Dokąd? Na pociąg do Kolonii. Aha, Bercik, daj ogłoszenie do gazety, że masz wolny pokój, to na pewno ktoś ci się trafi. Moment, to wy mnie tak chcecie zostawić? Nie będziemy z nim dyskutować. Jak będziesz chciał, to nas dogonisz. O właśnie. Ale jak? Swoim prywatnym odrzutowcem. W Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami. Z pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie, w kościele i w szkole, są ich hanysy i są korole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo hanys chce mówić, a gorol chce godać.